Jakie są twoje plany zawodowe na najbliższą przyszłość? Za chwilę będę miała premierę w teatrze, u siebie w teatrze Wieraczu w Łodzi. W reżyserii Mariusza Grzegorzka robimy spektakl Czarownice z Salem. Wszystkich serdecznie zapraszam. Myślę, że spektakl będzie mocny. Również za chwilę będę robiła film, będę wchodziła na plan filmowy. Moja później kolejna sztuka, więc trochę tych rzeczy jest do zrobienia. A co to za film? Nie mogę jeszcze o tym niestety mówić. Nie mam takiego pozwolenia. Jeszcze. Nawet nie zdradzisz, kto ten film reżyseruje? Też nie mogę, chyba nie mogę. To może inaczej. Z którym polskim reżyserem na ten moment najbardziej chciałabyś zagrać? Takich reżyserów jest wielu. Bo reżyserów w Polsce mamy fantastycznych. I cudownie byłoby z nimi pracować. Oczywiście Wojtek Smarzowski, który jest takim wybitnym reżyserem. Jeśli chodzi o Smarzowskiego, jesteśmy kilka dni po rozdaniu nagród Orły. Tam debiutował z filmem Ostatnia rodzina, Jan Matuszyński. Czy widziałaś ten film? Jeszcze nie. A film na przykład Jestem mordercą? Tak, widziałam. I co sądzisz o tym filmie? Świetna rola Mirka Haniszewskiego, którego znam jeszcze ze szkoły, był moim czwartym rokiem. Świetna rola, fantastyczna.